horyzonty. Przychodzili do niego z rozmaitym bagażem ci, którzy szukali człowieka, tak jak chory nad sadzawką Betesda, aby ich poprowadzić. Lata 80. Byłem wtedy po studiach specjalistycznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Rozpoczynałem pracę w sądownictwie kościelnym. Nasz ówczesny biskup Edward Materski. Człowiek o wielkim sercu i umyśle. Niedościgły pedagog, wychowawca wielu pokoleń, z którym wiele razy byłem w Warszawie. Słuchaj, podjedziemy do sióstr Urszulanek na Wiślaną 2. Pamiętam doskonale. Siostrę Janę wtedy. I mówi, zobaczysz staruszka księdza, do którego o różnej porze przychodzą, a nawet i w porze nikodemowej. To było niewiele czasu przed jego śmiercią, był już siedzący. Nie zapomnę jego wnikliwego wzroku,